Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na T55A. Aha. Aha, a. Dobra. Wszystkie czołgi z literką A są bardzo fajne. Dlatego, że... No cóż, dobrze się kojarzą. Na przykład nick Adept. Imię Adam. Dobra. Ale za sterami nie siedzi żaden Adam. Za sterami najlepszy w Europie. Po prostu grzechu. Także na G. Elhalów, bitwa spotkaniowa, losowanie na topce, jedna artyleria na stronę. No i nasz bohater jedzie klasycznie. Klasycznie na mordownię. Ale oczywiście będzie to pagórek. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Tak, ten pagórek tutaj pozwalający kontrolować przejazd czołgów ciężkich już przemknęła fałka bardzo agresywnie, bardzo, ale to bardzo agresywnie można powiedzieć. Zobaczymy, co dalej zrobi. Jest Skoda T50, bardzo groźny przeciwnik, ale zanim ta Skoda coś zrobiła, to już wyrwała dwie pestki. Sama chyba się dingnęła raz, drugi. Jest A44 złapany i trzymany na gęsi. Bezradny, ma problemy, żeby opuścić działo. No i ten strzał w sojusznika. Akurat Bulldog tak podjechał, że po prostu oberwał. Mamy lwa pchającego się bardzo agresywnie również. No tutaj widzę przepychanki. No to był strzał trochę nieszczęśliwy w wykonaniu grzecha. Ten GF powinien to zrozumieć. To nie było celowe. Mamy tą fałkę, którą jak najszybciej trzeba skończyć. Później zająć się być może kapem na dole. Tak profilaktycznie. Mamy tam Oho, więc będzie ciekawie. Oho strzeliło. Nie ma trolla. To jest bardzo dobra wiadomość. Można spokojnie, spokojnie go ostrzelać. Raz, drugi, trzeci. Jakiegoś side scrapa nawet grzechu stawia, no ale przycelować mógłby lepiej. W końcu T55A nie należy do jakichś super snajperów, to jest jakaś wybrakowana niemiecka zdobyczna maszyna. To nie jest prawdziwy ruski, to widać zresztą. To jest po prostu żałosna, żałosna, nie kopia, tylko jakiś tam zezłomowany czołg. Wynik 7-1. Lecimy dalej. To już na pewno będzie wygrana, ale zobaczcie, jak łatwo przy wygranej, grając na mobilnym czołgu, łatwo. Jak trzeba po prostu zagrać agresywnie, żeby jeszcze ten wynik podbić. Mamy tutaj T95, oczywiście grzechu się trochę boi, że na nią wyjechać, nie chce tracić HP. Postawił T95 na gąsce, przydałoby się jej poprawić, no tutaj tej próby nie było. T95 strzeliła, odbiła się i momentalnie ciach do przodu, nie ma co się zastanawiać. Nawet grzechu zostawia tą T95, bo ona w tym momencie nie jest groźna, nic mu nie może zrobić, chowa się za nią. Ten Tiger P strzelił, więc następna pestka w niego. Teraz chowamy się przed Tigerem P, który właśnie strzelił i on jest priorytetem właśnie. Chociaż oczywiście więcej expa dałoby nam obijanie T95. Teraz właśnie kolejne strzały. Ciach, T95 nic nie może zrobić. Grzechu po prostu robi swoje. No tak to wszystko się ułożyło, że my rozgramiamy, ładnie Challenger wyrwał, rozgramiamy drużynę przeciwnika, ale będąc na czele stawki jesteśmy w stanie podbić właśnie ten wynik, zrobić coś więcej. Gdybyśmy byli z tyłu, nie nadążylibyśmy, żeby podjechać przez pół mapy, tak więc...
Nawet jeżeli wygrywacie dość wysoko, wasza drużyna jest fajna i po prostu jesteście gdzieś daleko, gracie na dystans, nawet jeżeli nie powinniście, a natarcie toczy się do przodu niesamowicie, to nie zrobicie dobrego wyniku. Dobre wyniki ostatecznie robi się albo umierając jako ostatnim, albo grając agresywnie w pierwszej linii. Właśnie tak, jak to robi Grzechu. No cóż, mam nadzieję, że mimo wszystko artyleria mu tak porządnie tak przywali. Na koniec. Tak dla zasady. O, niewiele tego HP tej arcie zostało. Ostatni strzał kończący. 11-2, pogrom. Przejdźmy do wyników. Padła masterka i stalowa ściana. I co ciekawe, to była pierwsza bitwa Grzecha na T55A. Tak, Grzechu? Nie, niemożliwe chyba. Musisz potwierdzić to w komentarzu. Jakoś nie wierzę. Może pierwsza bitwa dnia? O, może tak. 6400 obrażeń, 5 fragów, 1445 expa. Co robi reszta naszych? Pewnie tak jak mówiłem, snajpiła. No, oprócz tych czołgów ciężkich. No i cóż, zablokowane przez pancerz 2130, więc bardzo ładnie, asysty niewiele, Grzechu był na czele, więc dla kogo ta niby asysta? Obrona bazy jeszcze 23, no wiadomo, golda poleciało, ale bitwa była bardzo szybka, dynamiczna, a Grzechu zdążył nastukać 6400. Ładnie. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.